Nie byłem na trawie, ale... Duże grono żeglarzy, sympatyków żeglarstwa i mieszkańców miasta Świnoujście. Przede wszystkim chciałbym przywitać pana prezydenta miasta Janusza Żmudkiewicza. Zastępca prezydenta pana Smyka, przewodniczącą Rady Miasta. Jak większość mieszkańców i sympatyków żeglarskiej żeglarzy wie, miasto Świnoujście zakupiło jacht w programie obywatelskim przeznaczony do szkolenia młodzieży. No i mamy zaszczyt dzisiaj uczestniczyć w jego chrzcie. Jest to piękna jednostka, jak Państwo już zdążyliście zauważyć. Bardzo dobrze wyposażona. Przypuszczam, że i bardzo dzielna morska jednostka, to się jeszcze okaże przy pierwszych wypłynięciach. Ale przede wszystkim jest to radość dla serc każdego żeglarza po długiej zimie spędzonej na Kei, później przy bardzo pracowitej wiośnie, gdzie szlifujemy te swoje jachty, dopieszczamy, woskujemy. No, istniejemy plany na rejsy. Między innymi dzisiaj taki rejs jubileuszowy. Wyruszymy. Będzie to trasa na Borchon i z powrotem. Rejs potrwa 6 dni i myślę, że wrócimy stamtąd z większym doświadczeniem, z większą wyobraźnią o żeglarstwie morskim, pełnomorskim. O ile można nazwać takie żeglowanie po Bałtyku, tak? Bo dla niektórych to już jest tylko kałuża. Marzę o większych akwenach, no ale no, wszystko w miarę możliwości. Tym bardziej obecny rejs. Po powrocie na pewno znamy relacje, jak było. I myślę, że napiszemy jakieś wspomnienia. Prosiłbym teraz o zajęcie głosu pana prezydenta Janusza Żmudkiewicza. Jak państwu powiem, co mi przekazał, słownie przekazując mikrofon, to powiedział, nie mów za dużo, bo też będzie padał, że zobowiązuję się, że wypełnił tę prośbę. Cieszę się bardzo, że dzisiaj na basenie północnym spotykamy się po to, aby rozpocząć sezon żeglarski. Ale przypomnę, że Jakub Kocica, później Jakub Cztery Wiatry, taką inaugurację sezonu żeglarskiego już dokonał. Miało już to miejsce w tych właśnie naszych klubach. A dzisiaj spotykamy się w największej przystani żeglarskiej w mieście po to, aby rozpocząć ten ogólnomiejski sezon roku 2015. Jak już było powiedziane, ta inauguracja przejdzie do historii. Bo w trakcie dnia dzisiejszego spełniamy życzenia i marzenia żeglarzy. Bo pamiętam także niedawno, kiedy pan Roman Gączak, prowadząc piękną uroczystość 50-lecia świnoujskiego żeglarstwa, jak powiedział o swoim marzeniu. Wtedy powiedział, to było kilka miesięcy temu, że jego marzeniem jest to, aby Świnoujście, mając już przystanie żeglarskie, miało wreszcie jacht pełnomorski, nie powiedział jak się ma nazywać, a nazywa się Świnoujście, jacht, na którym, na pokładzie którego nasze dzieci, nasza młodzież będzie mogła nie tylko żeglować na Zalewie Szczecińskim, tutaj na wodach wokół Wysp Świnoujskich, ale przede wszystkim również na Zatoce Pomorskiej, na morzu. I mogę dzisiaj stwierdzić, że jednak marzenia się spełniają. Panie Romanie, już pan tutaj... Tak jest pan. Tak. Pana marzenie, wtedy wypowiedziane publicznie i głośno, w dniu dzisiejszym się spełniło.
wiąże się właśnie również z tym rejsem na Volvo. Jak wszystkim wiadomo, jak to Cztery Wiatry zawsze propagował pływanie wielojachtowe do portów Bałtyku i naszego polskiego wybrzeża. Natomiast to, co się wydarzy dzisiaj, przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich. Ale byłoby to niemożliwe, gdyby nie wsparcie naszych włodarzy miasta, zaangażowania pana wiceprezydenta Pawła Sójki. Tu wielkie brawa. Za patronat miasta nad tą wyprawą naszą i podziękowania dla prezydenta pana Janusza Żmudkiewicza za poparcie tej inicjatywy. Wszystkim żeglarzom życzę w bieżącym sezonie stopy wody pod kilem. Dziękuję. Na czas podniesienia bandery proszę o zachowanie należytej powagi. Poczet banderowy. Banderę i flagi przygotować. Na moją komendę. Baczność na banderę. Banderę i flagi podnieść. Pani dyrektor, melduję gotowość do proszonego chrztu i podniesienia bandery na jachcie. Poczni. Szanowni Państwo, serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości chrztu i nadania imienia jachtu Świnoujście oraz pierwszego podniesienia bandery zaproszonych gości, a szczególnie serdecznie witam matkę chrzestną, panią Hannę Wiśniewską, pana prezydenta Janusza Żmudkiewicza, zastępców prezydenta panią Barbarę Michalską i pana Pawła Sójkę, księdza dziekana, panią przewodniczącą Rady Miasta i wszystkich radnych oraz wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie witam młodzież, dla której ten jacht będzie służył, żeglarzy i wszystkich członków klubu żeglarskich Świnoujścia. Czy pan prezydent będzie chciał zabrać głos teraz? Nie, to dziękuję bardzo. Przystępujemy do uroczystego chrztu i jachtu. Baczność! Proszę matkę chrzestną, panią Hannę Wiśniewską, o dokonanie aktu chrztu. A dlaczego? A po co? Pójdź bezpiecznie po morzach i oceanach. Sław imię twoich konstruktorów i budowniczych. Przynoś honor polskiej banderze. Nadaję ci imię Świnoujście ZSM. Proszę Państwa, przystępujemy do uroczystego pierwszego podniesienia bandery na jachcie Świnoujście ZSM. Na jachcie proszę przygotować banderę do podniesienia. Baczność! Banderę na jachcie Świnoujście ZSM podnieść. Przed wyruszeniem pierwszy rejs chcemy wzywać Bożej opatrzności dla wszystkich, którzy będą podróżować tym jachtem. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, wysłuchaj z dobrocią nasze błagania i okaż swoją łaskę tym, którzy będą pływać tym jachtem. Oddalaj od nich przeciwne wiatry i swoją potężną mocą postramiaj wzburzone fale, aby otoczeni Twoją opieką osiągali uprawnione dobra i bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
panu Romanowi Gonczarowi za podniesienie bandery. Szczególnie serdecznie chciałam podziękować panu prezydentowi Januszowi Żmurkiewiczowi za udzielone wsparcie edukacji morskiej i żeglarskiej młodzieży Świnoujścia, a w szczególności za zakup tej pełnomorskiej jednostki, w której będą mogli korzystać uczniowie zespołu szkół morskich oraz żeglarze międzyszkolnej sekcji żeglarskiej i młodzież Świnoujścia. Strumieniowy na dziobie też. Mam radę. Dobrze, to jak 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 d